What's wrong? What do you mean by Shin Megami Tensei? Cześć, Alper, witam. Co my tu mamy? Na pewno pamiętam, że się nagrajdowałem ostatnio zdecydowanie więcej niż ustawa przewiduje. A przez zdecydowanie zbyt więcej mam na myśli, że spędziłem jakieś 7 in-game godzin na czystym grindzie. Czy to za dużo? Być może. Ale to wypełnianie kompendium samo się nie zrobi. Także stan mojego kompendium jest w tej chwili dość pełny. Większe rzeczy, których nie mam, to są demony, które się losowo fuzuje, czyli Zeloty i Feint. Mógłbym jeszcze przynajmniej część fuzji porobić, ale już w pewnym momencie uznałem, że mam wystarczająco grindu i zdecydowanie mi się nie chciało. Także wydaje mi się, że w tej chwili mam może 10 demonów, które mógłbym sfuzjować bez liczenia na to, że LNG akurat mi dobrze wylosuje. A nie bardzo mi się chce w to bawić, więc chyba wracamy do kosmicznego jaja wtedy. Będę się też zobaczyć w sumie, jakie mam demony, bo przez to, jak wyglądał proces fuzjowania, to mam wrażenie, że te, jakie demony mam, jest strasznie pomieszane w tej chwili. Bo na pewno moje party obecnie to Kali, Surt i Ses, czego one są głównie po to, żeby zdobywać skille, z czego Kali już nie potrzebuje, więc zapraszam Kamę. Na razie chyba jestem jeszcze na etapie, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby ten, żeby levelować demony. Cześć, obecnie, cześć Sylwia. Zawsze co do kasę. Teoretycznie tak. W praktyce, jak próbowałem instalować DLC, to się ewidentnie nie instalowały. Więc jeżeli istnieją, to mi nic o tym nie wiadomo. Jak tam Dzionek? Całkiem w porządku. Trochę się pofrustrowałem na Dark Soulsy. Widziałem, jak sobie przechodzi Dark Soulsy w tak zwanym międzyczasie i bardzo mnie to zdemotywowało. I właśnie, jeszcze o jednej ważnej rzeczy zapomniałem, którą zaraz naprawię. Wiem, że tak powczas i w ogóle. Ale gra jest ustawiona na łatwy poziom trudności i już idę to naprawić, żeby nie było. What? Grajmy na rozsądnym poziomie trudności, right? Nie podogram na centrze, bo odpalać się na easy, prawda? To by jeszcze implikowało, że gram w dla fabuły. Na co ty jesteś podatna? Nie na to, nie na to, nie na to, nie na to. Czy ty dosłownie na nic nie jesteś? Nagana. No dobra, jak na górę, to niech będzie na górę. A teraz cię zacznie jako obrażeń kompletne. A wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, gdzie demony mają po 1000 HP, na 500 w tym wypadku na przykład.
więc podejrzewam, że walki mogą chwilę trwać, jeżeli będę chciał je tak robić. I nie wiem, czy nie łatwiej będzie po prostu używać rzeczy, które mogą z nich takilować. Takich tutaj. Albo najlepiej ignorować demony, które tu biegają, bo nie ma aż takiej potrzeby, żeby dalej grindować chyba. Zwłaszcza, że kasy i tak nie dostaje. Czym ty jesteś? Ty jesteś teleportem, który mnie gdzieś przeniósł. Jak długo mogę ignorować wszystkie demony w okolicy? Tak długo, jak chcesz mi datku, ja tyle GS. Mam nadzieję, że z tego nie dojdzie. Dobra, lecimy tu. Tu mogę iść w lewo albo w prawo, z czego w lewo dopiero zeszedłem, więc chyba chcemy tędy iść. O mój Boże, czy to będzie jeden z najspalniejszych labiryntów z teleportami? Czyli tak zwane rzeczy, o których nie chciałem słyszeć. Cześć, Pasku, witam. Dobra, to mogę spalić. Nie tak bardzo jakbym chciał, ale zawsze. O, popełniłem błąd. Ripel! Zapomniałem, że oni mają Ripela. Au. Żegnaj, Kama. Będę tęsknił. Jestem na tym upierdliwym etapie gry, gdzie nie bardzo mogę używać obszarówek, bo zazwyczaj przynajmniej jedna rzecz będzie odporna na nie. Anaki odrobinę. Akurat ognista obszarówka daje radę. A, tylko ognista. Tylko teraz wszyscy mi się pochorowali. Pogrywałem SMT 5 przychodzę na SMT 4. A gdzie czekanie na tego? Na Vengeance? O Jezu, ale aż paskudnie słabe ataki. Przy okazji przy tak zwanym grindowaniu weszło mi parę poziomów, więc taki mój protagonista ma 92 bodajże. Zaczynałem z 87 albo 9. Grindowanie kasy. Tak, wiem, że grindowanie kasy na poziomy bijem, ale do tego się wprowadziło. No bo jak coś mi wpada na drogę, to przede wszystkim będę specjalnie próbował uciekać z walki, right? I nie mam po smoothie, więc muszę się leczyć przedmiotami. Mam nadzieję, że mam przedmioty do leczenia. Trochę ich mam. Vengeance będzie pewnie jeszcze łatwiejsze. Czekasz na najwyższym poziomie trudności? To ważne pytanie. Na hardzie. Czy SMT 5 miał wyższy poziom trudności niż hard? Kurde, już nie pamiętam w tej chwili. A niby nie przychodziłem aż tak dawno. A ten teleport mnie wróci gdzieś kilometr stąd, prawda? A kilometr to może nie, ale chyba nie tam, gdzie bym chciał. Muszę was nie przypominać, żeby SMT 5 było aż takie proste. O Boże. Okej, zdążyłem cię brnąć, ale trafiliśmy na hordę wietrzną. Ja podejrzewam, że aż tak łatwa do ubicia nie będzie. Czy Blankulot? Blankulot chyba będzie najlepszy tutaj. Nice. To było całkiem silne. Dużo silniejsze niż się spodziewałem, to na pewno. No dobrze, ile dzisiaj będzie mniej hold? Zapomniałem w ogóle zmienić. A propos. Już natałem, już natałem. Dzisiaj wyjątkowo gram bardziej z emulatora, aniżeli z streamlapsów. I dlatego nie widziałem tego na pierwszy rzut oka. Demonicho, skurczę syny. Tu.
zabić mojego drugiego ulubionego demona. Czego ja nie zrobiłem? Dobra. Nie zbiana skrzynka. I demon. Czuję się jebane. Jezu! Przestań mnie podawać. Czy obiad zrobiłem? Czy wyglądam się na osobę, która jadła dzisiaj normalny obiad? Dobra, jak ja mogę chorować, to oni też mogą, daj. Tutaj do odżywiania się jest najważniejsze. To by implikowało, że dbam o swoje zdrowie. To też niekoniecznie jest zgodne z prawdą. To też można było się domyślić, biorąc pod uwagę, jak często zapijałem się kolą na streamach. Będę się teraz zmienić trochę pod tym genem, ale wymaga to mocnej siły woli, na czym pracuję. Sandyna. To będzie mieć 93. To jest przedmiot, nie relikwia. Żałuję w tej chwili bardzo mocno, że nie ma niczego, co ma po co Moody. Zaraz się zdenerwuję i przywołam... Okej, nawet nie powiem, że przywołam, bo z tego co widzę nie mam miejsca, żeby cokolwiek przywołać. Chciałem powiedzieć, że przywołam sobie z kompendium jakiegoś losowego demona, który ma po co Moody, tylko po to, żeby zdejmować sobie poison albo sickness. No to na kolejny teleport. To sobie jakiś pominie w tle. Myślałem nad tym, powiem szczerze, ale nie zdecydowałem się koniec końców. Lawa czy w prawo? Skończmy tu na razie. Ciężko jest znaleźć coś, co będzie wyglądać przy okazji na tyle dobrze. Bo tak, żeby po prostu było, to... nie wiem, co ja na to wyjdę z powrotem. Yep. No i kolejna skrzynka. Powiem tak, jeszcze całkiem niedawno miałem w folderze pobrane jakieś 17 różnych obrazków płomieni, specjalnie właśnie do tego, jak to określałeś, z Glimpkinę. Więc to nie jest tak, że mi nie przyszedł do głowy ten pomysł. Nie zjadę, to mnie zapiętyło. Albo nie, przeniesie mnie do Reiki. Chciałbym, żeby SMT5 był jakiś sensowniejszy sposób na zarabianie pieniędzy. Bo farmienie relików jest tragiczne. Cześć, dobra, witam. To jest przejście. Tak, myślałem, że jest tu silny demon, jest na razie tutaj tak. Chcę, żebyście wiedzieli, że dosłownie mamy jakieś 8 godzin więcej niż na poprzednim streamie, jeżeli chodzi o sam czas. A czy ja mam nonkę cały czas, czy ja studiowałem w coś? Nie widzę, że ją miał, więc musiałem coś studiować. Wrzucę z kartki na razie. Jak bardzo upo. Zaraz zobaczymy, do czego będę wchodził. I wtedy będę mógł określić, jak bardzo upo jest. Inanna. O, to Inanna. So, you've come. I will give birth to a new brood of gods in Krishna's new universe. I will become the great mother goddess. Śmiało. But I cannot accomplish that without your power. Return to me what's mine. Powiedziałbym, że po moim trupie. Ale my jesteśmy już trochę martwi, więc to chyba tak nie działa. You're a selfish monster. Like we said before, lady. Wszechmatka, raczej inna mitologia, bo Inanna jest bodaj bardziej celtycko-szkocka.
own something so trite as governing fairy kind? Arrogant human. Very well. I'll take it by force then. Powodzenia. Najgorsze jest to, że absolutnie nie dziwi mnie, jeżeli na tym się skończy. You dare disobey me? The mother of all? It's time you learned your place. Nie, potem ja. O, nie jestem cudna, tak powiem. Da się łatwo sprawdzić. To get back what I lost. To reclaim what I desire. That is all I'm trying to do. Go ahead. Oczywiście, Inanna, inaczej znana jako Ishtar. To nie jest to, czego się spodziewałem. A na pewno nie powiązałbym ich ze sobą, o, tak powiem. O, dobra, a propos Inanny, czy ty jesteś na coś podatna, koleżanko? Cześć, Biki, witam. Postępy w farewellu zabiłem. Welp. Nie wiem, czy gratulować, czy mówić, że przykro mi, że robisz sobie farewella. Okej, Mudon to nie jest opcja. Makarakan będzie opcją. Bo Inanna jest głównie z tego skraja, że magiczna. A propos, to nie wiedziała, prawda? Święty jest Mudon. No dobrze, z czym my żyjemy? Magic Compression to koncert tej połączony z piersią, którego nauczył się... Halleluja. Gdzieś koło 89 poziomu. A ja mam Sajjona, czyli poziom wyżej niż Dainy na protagoniście, bo dostałem go od... Od kogo ja go dostałem? Jezu. Najgorsze jest to, że chcę powiedzieć od jakiegoś demona, którego levelowałem, ale to niewiele powie. Ona nie ma słabości. Gówno, prawda? Już ma słabość. Ona nie miała słabości. Z tym się zgodzę. A ja w tej chwili za to mam bardzo duży zestaw demonów, jeżeli chodzi o słabości możliwych do używania. To muszę znaleźć szybciej w nich konkretnie. Ty masz Agida i Hellfire Bromę. Na pewno słabością jest nieumieranie. Nie, ona w tej chwili dosłownie, żeby nie rzeźbić, literalnie jest podatna na ogień. Bo z tego co widziałem, to potem jak użyję umiejętności, to staje się podatna na przeciwny żywioł. Tak to przynajmniej pójść wygląda. Więc akurat dobrze, że na ogień, bo Sajjon jest efektywny. Dobra, ty weź... w sumie możesz zaatakować. Wiesz, to walka z najlepszym dialogiem. Wiesz co, jak tak powiedziałeś, to zaczynam się bać. Jezus, halleluja, uspokój się. Znaczy, przypominam, że halleluja walno całej Constantate'a przedtem. O nie. I'm sorry. I was jealous. You were always with Asahi. I really wanted to trade places with her. But I knew it couldn't be helped. She's been with you for so long. What will you do? Kim, czym jest Toki? Dziewczynką, która próbowała nas zabić, a potem przyłączyła się do nas, tak w dużym skrócie? Pożałuję tego, zobaczmy. Wiesz, jak ta nazwa Hanemówka? Trochę tak. Ale tutaj to bardziej mam wrażenie, że jej tylko mi ostanie pełnoprawny harem. A czemu mam czekać na ciebie, Inanna? I swear, że pożałuję tego, że chcę zobaczyć cały ten dialog.
Monka S. Mam flashbacki do Steins Gate. O mój Boże. O, no. O, no. Dumna jest dzisiaj taki? O, nie. Mój humor. O kurwa. Moja jedyna słabość. Au. XD. No dobrze. Nie zaskoczę was pewnie stwierdzeniem, że jestem w ciemnej dupie obecnie. Przez to. A i ona przestała mieć słabość. Well, that's unlucky. No co, jesteś Achmin? Powiem tak, zobaczy to Alleluja, czegoś nie wymyśli. Panuż mu się uda. Teraz na lód. W sumie, racja. Zapomniałem o tej rzeczy. Bo używa Raging Hellfire, więc miałoby to sens. Można sprawdzić. Yep. Na loada. No dobrze. Danu, if you are queen of the fairies, by contrast, I am queen of the universe. Queen beat of the universe, more like. And I will watch over your wards as well. What do you think? No, thank you. I mean, tutaj wcześniej było mówione, kiedy się zmienia, więc I guess, że po prostu wyleciało mi z głowy. And yet, you think a mere human is capable of handling it? Dobrze, tylko cię jestem z jedną osobą kamatkę, tam. Tylko mnie, przynajmniej jestem też w związku z inną osobą kamatką, bo inny patronowskie i sama nie jestem, nawet nie wiem, jak to się rysowało. A. Znaczy powiem tak długo jak nikt nie ma problemu z istniejącym stanem rzeczy, to okej. Okay. Bo gorzej, jeżeli daj na tej jednej stronie na przykład to odpowiada, a drugiej niekoniecznie. Jakby żyjemy w czasach, gdzie nie uważam, żeby poligamia była czymś absolutnie złym i okropnym? Tak, to mówię, no wszyscy powinni się na to zgadzać. I wtedy będzie ok. Najlepsze jest to, że patrząc na to, jakimi demony zostały, jeżeli Inanna nie zmieni nagle słabości, to istnieje niezła szansa, że ja to i tak jeszcze wygram. Jak stoję, tak pytań trudno. Gorzej jak zmieni słabość na jakąś inną, to wtedy będę w dupie. Ona ma jeszcze zwane HP. A nie wiem, czy haluje teraz nie sprzeda tubów Odain po Magic Compressie. No bo nie będzie musiał. Idźcie. Do tego nic nie jest mi potrzebne aż tak bardzo. You denounce me. I suppose because I am the mother of all. No dobra. Kolejny problem, że tak to imę z głowy. Dużo jak padła potaga przepadła, ale
Jesteśmy piórko bogini. Ha. Ale czym to jest? Tytanomachia. Nie lubię umiejętności kremeronicką, szans na trafienie, więc żegnam. A Garuda już się uczy. Susano, czego się uczysz? Criticalai. Nie lubię. Więc won. I zaprosi na czuła Laster Candy w międzyczasie, by the way. Bo też zapomniałem wspomnieć. Ej, Toki wróciła. Is Toki okay? Wygląda, jakby było wszystko, tylko nie okej. How are you feeling? I'm not in perfect condition, but I'll do fine in battle. I tak nie będziesz miała miejsca jako mój support, nie macie? As long as you're okay. Were you worried about me? Nonsense. Just didn't bode well for us to lose a comrade at this juncture. Czy ja widziałem, że Gaston dosłownie się zadumienił? Oh no. I'm glad you're okay. No. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. You poor thing. Corrupted by the ether. I marvel at your perseverance. This horrible experience has surely weighed heavily upon your heart. I will absorb what's left of Inanna to prevent this from ever happening again. Jestem pewien, że połączenie Danu z Inanną nie skończy się źle. Right? Right? I feel it. I feel Inanna. A shame. Musiałem na chwilę odejść, czy się udało? Oczywiście, że się udało. Moje demony są silne. What's going to happen to Toki? Danu safely removed Inanna's essence from Toki. She won't lose control ever again. That power's in me now. A part of me. Okej, czyli stracimy kontrolę nad nozami. To jest to, czego potrzebujemy usłyszeć. Nozami has awakened. Awakened power. Czyli jajataki głodne są silniejsze i mają piersa. Rozumiem, rozumiem. Nozami to jakiś medium. Kind of zawarła pakt z Danu i dzięki temu jest królową wróżek i ma w sobie Danu. Tak to w skrócie. Hey, you. Thanks for saving me. Spoko. I had neither the will nor the strength to resist Inanna. So, we'll call it even. Huh? Oh, are you talking about that time we stopped you at Tsukiji Kanganji? Nothing's changed in the plan, right? I'm coming with you. Many men think I've seen the play there, but be as strong as possible. I think I know what I need to do. As long as I'm with you. Przegapiłem też pytanie. To za śmieszna aspekt polimeryzacja w czasie. Dalej jesteśmy w kosmicznym jaju, gdzie teoretycznie ma się narodzić nowy wszechświat. You okay? Yeah, just a headache. I hope so. Tak, najpierw się tak mówi, że. To tylko ból głowy, chwilę później. Ej, ktoś mnie opętał. It's just you stop calling him master. Czyżbyśmy przestali być jej panem i właścicielem? Wait, do you not remember calling him master? Well, she knows who we are, knows what's going on. Sytuacja na samym brzmi trochę jak DDS. W sumie nie grałem w DDS i nawet nie kojarzę fabularnie, co tam się dzieje. Machamy, jak jest. Now we deal with the rest of the divine powers. Podoba mi się, że Toki dołączy na 80, kiedy my mamy jakiś 90 któryś. Anyway. Chcę zmienić partię. I chcę zobaczyć, co ty masz mi do powiedzenia. A tak mi to dziękuję. I dobra, machamy Yuri na pewno wychodzi w partię. Kto jeszcze potrzebuje? Co ja mógłbym Heruba wziąć teraz, jak o tym myślę, bo on będzie mógł ewoluować potencjalnie. I póki pamiętam, bo zaraz zapomnę. To na 90 dostaliśmy nowego Challenge Questa. Czego ty ode mnie chcesz, Dagda? All right.
przewieźć tu akcję przeciwnika. Jesus! Nie da widzę, kiedy to się dzieje. Okej, okay, czyli podobno on absorbuje w tej chwili wszystko, rozumiem. Chciałbym zobaczyć, jakie ma umiejętności, ale get, że to by ode mnie wymagało za dużo. Czemu mam dziwne wrażenie, że to jest walka, której trzeba się dosłownie wykuć na blachę, co on robi w każdej turze i tylko dzięki temu wygram, czyli absolutnie największe gówno, jakie można wrzucić do swojej gry. Jestem nie, że fajnie, że tak będzie działać. To mnie chyba najbardziej denerwuje. Zabiję Zistym, albo chyba mnie zabije, doskonale. Ezo, czyli to jest jedna tych paskudnej walki, gdzie się trzeba wykuć na blachę? Doskonale. Until the end of the turn, czyli to też się nie opłacało. Doskonale. Mazandine. Nie jestem pewien, na jakiej całej ta walka mogę działać w tej chwili, TBH. A weź się kurwa wylecz. To jest dosłownie, że nie wiem, czego oni ode mnie oczekują dokładnie. Czy to jest na zasadzie, że on zawsze będzie używał dokładnie w tej samej kolejności ataków? Bo jeżeli tak, to nie chce mi się tego robić. Kinda. Predicting the thought patterns and characteristics. Wiecie co, jestem może tanio, o ile nie było szludwo, ale... Idę to wygooglować. No dobrze, spróbujmy według tego, co jest napisane. Jada, jada, przeklikamy dialogi. Czyli tak, pierwszy ma być buffu. Podobnóż. I mogę teraz go pilsnąć tym buffu. No buffu daj, no i działa. Dobra. Następny ma być podobno Zio. Według poradnika, który tam mam. Dobra, czyli potrzebuję ciebie. Bo te ofensywne demony mi nie są potrzebne w momencie, kiedy i tak nie mogę użyć ich ataków, I guess. Bo on mnie absorbuje, więc potrzebuję pilca. Masio time. Następny jest Zan.
kto ma ten nasz Will of Wind? Zandain pójdzie. Dobrze, on dalej bije. Czyli Zan i teraz Archie. Kto odbija Archie? Ty odbijasz Archie i masz Wheel of Flame. Przepraszam. Czym jest śmierć? To jest taki buff, który wchodzi wtedy, kiedy efektywnie wykorzystujemy system walki. Czyli kiedy na przykład odbijamy ataki, kiedy trafiają słabości, tego typu rzeczy. I generalnie daje on odporność na nasze słabości w danym momencie, czyli nie możemy dostać słabością. Z tego co pamiętam daje gwarantowanego kryta i chyba przez to zwiększone obrażenia. Kiedy krytyka trafimy, to też. I część skilli ma swoje specjalne umiejętności, kiedy wejdzie śmierć. Czyli co, znowu był Fizio? Chyba tak. Tylko nie mamy już many na ten na Wheel of coś tam. Przedmiotów nie mamy. Na buffu nie mam many. On, jeżeli dobrze rozumiem, on dosłownie absorbuje wszystko, więc chyba muszę spasować. I zaczekać, aż on się reflektuje na śmierć. Nice. Trochę ekstra poziom na przykład i wpadnie. No i dobra. Party mam takie jak chciałem. Mogę zapisać przede wszystkim, bo był to bullshit. I nie chciałbym powtarzać tego bullshitu. Wszystko zrobione w 100% legitnie. I nikt nie boi mi, że było inaczej. Dobra. Zapraszam. Czwarte przejście. Ciekawe jak duża jest ta lokacja w sumie. Bo to się boję, no dalej. Nie wiem jak kosztuje leczenie, czy 200. Jeszcze mnie stać. A zaczkolić nie zaczkolić, biorąc pod uwagę, że trochę many zużywaliśmy. Plus mieliśmy jakieś martwe demony. Dla świętego mojego spokoju mentalnego wypełnię sobie mapkę. Tak, żeby potem się nie zastanawiać, tam czegoś przypadkiem nie pominąłem. Pamiętajmy, złoto zasady, to jest mój stream. Jak się nie podoba, to wtedy zwrot. Staram się aż tak tego nie robić. W miarę możliwości. Jakby też szanuję na ogół opinię innych. Trzymałem arcade, dlatego się nie pojawiało nic. To jest po prostu przejście, tak, do piątego. Czy są tu nowe demony? Nie, to jest ten sam zestaw do tej pory. Przy czym nie mam aż tak bardzo ich słabości niestety, jakbym chciał je mieć. Gunę. W Ganeshe to akurat nie było zbyt efektywne gunę, ale... Z
Wypróbujmy Ice Age. Czy ja przegapiłem, czy to nie zdało obrażeń? Ja już jestem kompletnie ślepy. Bo to tak wyglądało. Czasem fight? Może wejdzie Insta-kill? Ze śmirka? Wszedł. Bardzo się cieszę, że wszedł. Jeszcze raz. Nie, to zdaje... Po prostu obrażenia są na ekranie dużo szybciej niż animacja się kończy. Czym ty jesteś? Czy to są teleporty? Nie do końca, to są po prostu jakieś takie bardziej windy. Już się bałem, że to teleporty. Jest. Dada? Jolo? Myślałem, że lepiej wejdzie. No nic. Jestem przyzwyczajony tego, że grindowałem bardzo intensywnie na niższych poziomach trudności, więc jak teraz nagle zdaje niskie obrażenia, to jest takie, ale czekaj, czemu? Czemu te obrażenia są takie niskie? Oddajcie mój damage do magii. Gdzie są moje damagi? Gdzie zdarzało mi się w paru tysiącach zdawać? Mam bardzo silną umiejętność. Zaskakująco tym, co bym powiedział. Mod... No, mów mi jeszcze. I ten raczej się nie przyda. Nie wiesz, że będę w stanie uśpić bossa? Czy ja chcę McDonalda, Protaga? Raczej nie. Chociaż... Koleci mi trochę wziąć McDonalda zamiast Buffodine w tej chwili. Bo i tak to też mam Cold World. Tu nie przejdę. I mam tu jakieś przejście, tylko... O, tu jest kryształek do... Rozumiem. To nie będzie zaznaczone na żadnej mapie, prawda? To nie będzie zaznaczone na mapie, prawda? Ja będę musiał zapamiętać dokładnie, gdzie są te wszystkie... Spokojnie, Jacku, nie ma co się denerwować, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie spokojnie. Oraz inne kłamstwa, które sobie będzie. To jest ten moment, kiedy człowiek się intensywnie zastanawia, czy nie chce przypadkiem tego, to jakieś mapy ogarnąć. Ale chyba aż tak źle jeszcze ten nie jest. Excuse me? Pewnie ziana, I guess. I gdzieś jakieś drzwi odblokowałem. Nie jestem pewien gdzie. Bo chyba nie kojarzę, żebym widział nawet te zablokowane. Czy to jest przejście dalej? Nie, czyli możesz się cofnąć. A przecież nie tutaj mnie go, nie, więc o tyle dobrze. Cofam to, co powiedziałem. Czemu jak tylko coś powiem, to natychmiast dzieje się coś kompletnie odwrotnego? Jesus. O, na dziury zaznacza. To bardzo miłe z ich strony. Te drzwi... Czym to jest? Nie jest coś, na co się wchodzi. Są tu relikwie. Kasterska jest trochę, tak? Skończenie historii z mojej postaci i następną rzeczą... zakończyła się w tym sidequestie eksploracja bardziej chillowo. Rozumiem, rozumiem. O mój Boże, czy... To nie tutaj to odblokowałem, prawda? Yep. Oh my...
Ja pamiętam, że część sidequestów w Octopathie musiałem googlować, ale to... Ja i mój brak pomyślunku bardziej chyba... Jesus. Ja i mój brak pomyślunku bardziej wchodziły niż cokolwiek innego. Na co Maja jest podatna? Czy ona też jest na głowę podatna? Tak. Czyli mam dwa demony na głowę podatne w tej chwili? Niedobrze. Przynajmniej to nie jest tak, że w ogóle nie mam rzeczy, które używają Guna. Na przykład Kiko z Kurwy Syny. Ależ te demony mają dużo HP na tym etapie gry. Jesus. No spójrzcie, ile ja to wywaliłem. O, oni wciąż żyją. Jeszcze raz. Maja ma 3000 HP?! Popierdoliło ludzi. Ich dosłownie popierdoliło. I pewnie jeszcze nawet nie dostanę wystarczająco dużo ekspa, żeby było to tak warte. Oczywiście, że nie. God damn it. Ma kakadze na szok. Właśnie, jedna rzecz, której się śmiałem trochę, że oczywiście musi zaczynać się z Megidoleonem i Makakadżą. Czy ja sobie właśnie tak, czy się nie sobie butelkę z wodą? No, ale... Makakadża na szok? I don't think so, bro. Zwłaszcza, że ten szok byłby na minus 6. Bitchain jest całkiem spoko rzeczą. Kamer wrzuca, jak tyle rzeczy jest to na górę podatne. Zawsze to kolejny główny user. Jak chcesz te klipu i ta? Nie, no na pewno nie będzie materiału do klipów, bo u mnie większość klipów wynika z tego, że robię głupie rzeczy, więc dzisiaj nie będzie materiału do klipów, prawda? Clueless. Dobra, jeszcze raz. Tu, czy tutaj było tylko to przejście? Zobaczmy. Tutaj pewno dziura była. Teraz się przekonamy, ile tutaj do przejścia było potencjalnie. Tu jest skrzynka. I expected nothing. And I'm still let down. Mój ulubiony skill La Cucaracha, La Cucaracha, pa pa da, pa 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 pa. Ale bym sobie uciekł z tej walki, jak patrzę na to, co mi tutaj zostało przydzielone. Pojebie mnie. Zwłaszcza jak widzę, że słaby men nie może się ruszać. Przynajmniej haluluje się, do czegoś nadaje. On dosłownie zdejnował swój własny atak, Jesus. Why are you like this? Znaczy daj, chyba nie będzie jakiś super, ale za kulaku dobry kit. Jestem dojrzała dorosłą kobietą, oraz inne kłamstwa, które sobie wmawiamy każdego dnia. Nie mówię, że konkretnie te... O mój święty Boże. Nie ma smoga, to prawda? Ańskia. Nope. To się źle skończy. To się skończy absolutnie paskudnie i chcę, żebyście o tym wiedzieli. Thank you.
Nice. Zdjęłem im śmierka pani na wszystkim. To źle wejdzie, więc nie chcę. Spróbujmy to. Nie, on dynuje, to nie mogę. Weź pasnie na chwilę. Ja już mam koncentrator, right? Nie podoba mi się to, co widzę. O, Jesus. Gra nie bądź taka. Au. Jak to jest malować sobie tutaj przez to, że dosłownie tylko dlatego, że istnieje. Jaka jest szansa, że to tak już wróci, okej. Błagam? Help. Wielding Shout od biedy może być. Bo może nie zostałem zestunowany przez to. Nie mogę się doczekać na nowo i na zamę, żeby muszę blokować was kiepę każdy, bo ty już weź najśmieszniejszego z masnych i macaroni spaghetti with Texas. Co wymyśla takie nazwy? Tutaj dosłownie... Why would you do that? Ten Iron Judgment nie jest najpotężniejszym ze skilli, które widziałem w swoim życiu. Ale jak już to ma... no dobrze, Demonicho, czego się uczysz? Death Threat Hit. Ej, Death Threat Hit jest całkiem spoko, z tego co pamiętam. Niekoniecznie na tym, na demonie, który nie ma magii, ale tak to daje się, okej. Okay. Iron Judgment może iść w diabli. Sud się uczy Ragnaroka i to bardzo chętnie przygarnę. Najpierw teraz na G-Tank w sumie. I teraz właśnie pytanie, czy lepszy jest Ragnarok czy Tisagion? Bo wiem, że mogę go sobie przenieść. I zastanawiam, czy Ragnarok jest lepszy niż Tisagion. Bohaterka staje się super bohaterką i jest tak imprest. I ze swoich taków ma powiedzenie na przykład Udon Beam. To brzmi jakoś dziwnie znajomo. Jak wie, do 4 hit to może być lepszy. Rozumiem. Pewnie zaraz wejdzie samuraj i powie, że Ragnarok jest lepszy od jednego hitu już tak naprawdę. No dobrze, gdzie jestem? Jestem tu. Zostaw mnie! Dobra, zdążyłem. Wcale nie przyszedłem po tyle rzeczy, ile bym chciał, ale... To wciąż jest akceptowalne. Tu jest dziura, Ale nie chcę spadać. Jest rywalem, jest jakiś ładny koleś, bardziej puerherowa się bawi. Domyślam się, że to miałoby, że super chwilę się bawi. Nie wiem, da Death Threat Hit. Znasz te uderzenia. To nie jest Shy chyba, right? Nie mówisz o Shy. A mi to chyba nie jest Shy, to nie brzmi jak Shy, to nie jest Shy, to jest Shy. Nie, chyba nie będzie Shy. O Boże. Oczywiście, że musiałem akurat to tak ogłuszyć. Potężny gunę, nie będę kłamał. Błagam powiedz, że już stąd zejdzie, to doskonale. Żegnam Ganesha. Jakby dobrze poszło, to Herub na następnym poziomie dostał tego.
dostał ewolucję, ale aż tak dobrze chyba nie ma. Jeżeli nie dostanie, to chyba go wyrzucę, bo ma za mało manę. Wiedziałem. To mnie wyrzuci w jakieś nowe miejsce. Przynajmniej nie powtarzam lokacji, z której już wcześniej byłem. Nie zgadnę, tutaj będzie... Yep. Dlatego nie próbowałem atakować, bo nie widziałem też innej opcji, żeby stąd wyjść, więc to była jedyna tak naprawdę. Chyba tu jest to, tu jest to. Staram się ich ignorować, bo jednak nie mam aż tak dużo many, jakbym chciał mieć. O, to są te drzwi, które wcześniej były zablokowane chyba. Jest kolejny filar do wyciągnięcia. Jednocześnie fajnie było pamiętać, gdzie były te poprzednie drzwi, które miałem wejść. Bo już zdążyłem zapomnieć. A, w lewo czy w prawo? Chodźmy w lewo najpierw. Wiedziałem. To było zbyt oczywiste. Przepraszam, już nie będę. Tutaj po bokach nic nie ma, right? Odkryję to sobie tylko, żeby widzieć to. I żeby mnie nie kosiło sprawdzanie, czy czegoś po bokach nie ma. Mogę tu wejść. Jest tu silny demon, ha! To czas na zmianę party. Czy ktoś u mnie nie miał Laster Candy? Ty masz Laster Candy. To ja ciebie chcę jako Laster Candy botta. Ktoś inny ma u mnie Laster Candy, ty masz Laster Candy, zapraszam i za nami. O, dziwny ten design za nami, kojarzę ją zupełnie inaczej. A z czym my jeszcze nie walczyliśmy w sumie? Co może być takiego silnego tutaj? O... Materia łamana na mitę. Your precious Flynn is the reincarnation of the boy who merged with Masakado to become what you call the ceiling. Likewise, you are the reincarnation of King Aquila. Czyli coś, co było już wcześniej dość mocno sugerowane w sumie tymi wspominkami. You're King Aquila? Your enduring, immortal souls prevent us from bringing salvation to humanity. Ale dobrze, mi się potwierdzenia, I guess. Destiny that bind you both and end this vicious cycle. No dobra, panie Mitre Buda. From what I've seen, life and death don't seem to mean much. Despite your convoluted sophistry, we have devised a simple solution. A beatdown for every enemy, no matter how many times they stand up. No matter how many times you appear, the result will be the same. Revive as many times as you like. You will never be able to defeat us. Słynne ostatnie słowa? Is that so? Then show me. Prove to me your merit is not merely misplaced arrogance. A, dobra, jak się walczy z Mitą Buddą? Zdążyłem już zapomnieć, jak się walczyło z normalnym Maiteją. Więc tym bardziej niepokoi mnie to, jak teraz się z nim będzie walczyć. Mudą? Idę. Dosłownie nie mam pojęcia, czego innego się spodziewałem. Przynajmniej to brzmi trochę jak Gaston. Nie czuję tego aż tak bardzo. No dobra, co ty potrafisz, przyjacielu?
Bofodine, the effect player, nice. Sadie? Yeah. Nice. O mój Boże. Czy to działa dokładnie tak jak myślę? Że jak tylko tylko trafię słabością, to on z automatu... O mój święty Boże! Już nie nawiedzę tej walki, a ona dopiero się zaczyna. No dobrze, wyjadaj. No dobrze. O-o. 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 Oh my. To mogło być gorzej. To na pewno. Ktoś umie miał skill do zajmowania Śmirka. To kto go miał? Bo pamiętam, że komuś go dawałem, chyba że to było... Najgorsze jest to, że to mogło być tak, że to było takim światem, kiedy byłem pewien, że to zrobiłem, ale... się wyjebałem bardzo intensywnie. I tego skilla już nie mam. Nie... Ty masz magał. Przepraszam. Czy masz jakieś dekadze? Teoretycznie mam. To im przypomnę, że będę potrzebował też leczenia teraz. Na razie chcę mu szkielkę wziąć, a potem będę myślał nad innymi rzeczami. Ulala. Tak, chyba wiem dokąd to zmierza. Tak, to zajebiście. O, znowu śmierknął. Dobra, teraz będę miał dwie tury, więc mogę to zagrać trochę wygodniej. Zaraz ten Takan pójdzie w ruch. Jak pójdzie Takan, to nie spodziewam się, że magia pójdzie w ruch też. Ktoś ma... Chyba nikt mnie nie ma debilitate'a. Znaki zapytania. Muszę tutaj poprzypomnieć, co moje demony... Ty masz debilitate'a, zapraszam Suzano. Bo przez to, jak ja jej fuzjowałem, to... Zwyczajnie nie pamiętam aż tak dobrze movesetów. Mam teraz dwie tury, więc mogę na spokojnie... Wydaje mi się, że nawet mogę go podebuffować tylko. O, albo doping. Jakby tak doping rzucić. Doping się może przydać w tej sytuacji. Fuk ukaże? A, parę ładnych hitów weszło. Parę śmierków weszło. No. You and me, man, we're bros. I'm gonna knock bros before hoes. Czy mam concentrate? Ja też nie mam. So, you will not listen to reason. Podkreślam teoretycznie. Śmierć nie zostanie, więc mogę użyć Concentrate'a. Jakie ja mam buffy? Plus 2 magii, on ma minus 1. To co?
Czekaj. Cześć, tak witam. Let's keep me to let us. Właśnie nie wiem, czy używanie tych Hyperionów ma to aż taki sens przed te buffy. Zastanawiam się, czemu podłuje, jak schudy sam w sensie się przypomniało, że kam w kwestionę. Oh, baby. No, takie też tutaj rozumiem. A to, że halluje, jak się zdaje śmieszne obrażenie, to nie trzeba. O, prawdziwą siłą jest bycie samotnym, o! Aha, zapowa się atak. Nie mogę mu zdejmować buffu. On ma tę tapejkę. No ale jeżeli tak zamierzasz tego używać, to dla mnie to lepiej. Czy on? Boję się tego używać trochę. Ogólnie boję się używać rzeczy jako Solano. Jolo. No i mam Pilsa. Na śmirku. A to była jego słabość. Aaa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 
Ach, nad muszymy URP być. Bo inaczej to się źle w końcu też czuję. Jezu, halluja! Masz koncentrata wpisem, używaj go! Za moich przyjaciół. No po chuj pytasz? Ale moi przyjaciele pozwolą mi się rozwijać, to prawdziwa moc przyjaźni. Czy jakoś tak? You have no right to tell him how to live. Jej, buffy. Przelatowałem. O kurwa. Chyba jestem memowany. Buffy, by the way. Buffy, by the way. Holy shit, nie widzę tego. Ja ty masz apę. Niebieskie, czyli jeszcze się nie zabiję. Rozumiem. No dobrze. Człowiek, co jest odporny na fizyczne? To się daje przesądne. Zapraszam. Przemysł to jest bardzo typowy dla tej gry i nawet nie jestem zdziwiony, że to się stało. Cold instance? Niekoniecznie. Patrzę, czy jest ktoś, kto może mi dać miarę sensowne rzeczy w tej chwili. Chyba ciebie wrzucę. Zapraszam. Media lachanka sprzedam. I łatwiej. Nie, to niech on. Ja pierdolę. I wonder where this one is going. To ile tych moty potrzebuje? Ile? Trzech? Dobrze mówisz? Trzech? 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 Stop. Minus dwa, jeszcze jeden warty. Ja tak mogę cały dzień. Okej, ja tak nie mogę cały dzień.
pójdę zimnie. Nie mogę Klipu zabić. Maldesa Naki. Pożałuję tego, to właśnie aby, by the way. Ja doskonale wiem, że ja tego pożałuję. Istnieje świat, z którym to kończę w tej turze. I zostałem się, czy chcę przetestować te teorie. Jolo. Nic tak nie bawi w SMT jak jolo. Powiedzmy sobie szczerze. Jolo! God bless boxowie, którzy mają dekacze i dekundę. Takie przyjemne walki w tego robią. Not. Herop. Kurwa, Sun. Czy jeszcze nie? Fog, Bef, Zia może być. Realnie zasada jest taka, jeżeli widzicie, że jakiś mój demon ma Zio, to na 99% ma je tylko dlatego, że używałem któregoś elementa, żeby go sfuzjować. We made it. Barely. He was tough. That just leaves Krishna. Hope we're ready. Earth to Toki. Nie podoba mi się, że Toki wciąż dziwnie się zachowuje. I was so focused on not being weak. I hid my face behind a mask. Hid my heart. My weakness. Toki be like, please don't take off my mask. I started to feel different. Mówicie, że skradliśmy jej serce? But that's all he was. I don't want to be strong like that. I don't want to hide my weakness. I want to change. That's what I was looking for. The strength to be able to change. Ej, wszyscy nasi przyjaciele z naszej drużyny teraz budzą swoje własne persony. Tak naprawdę, nie wiem czy wiedzieliście, ale graliśmy od zawsze w SMT4 persona. Doskonale. Każdy ma pierwsza teraz. Everyone, look! Bagam, powiedzcie, że to nie jest tak, że będziemy mieli walki z rzędu. Właśnie, bo przecież ten... przecież to Maiteja utrzymywał barierę. Aha. To by to łatwo nie było. Let us continue. We must stop Krishna and rescue Flynn. Okej, możemy stosować Matej i Mitę Buddę. Ciekawe, czy jakoś specjalne pozycje, czy... Lady Nana, Deity Mateja, Fury Mitę Buddę. Ta? To zajebiście. Chyba wiem, dokąd to zmierza. I Nana jest na 91, czyli Jesus i kosztuje mnie zdecydowanie za dużo. To, że dostaje słabości jak używa swojej skilli, to trochę mam, nie będę kłamał. A sama ma te... Enlightenment... Hades Blas ma Kachamon, czyli nic specjalnego bym powiedział. No i nie wiem co ma ten... Ten drugi Mateja. To też nie jest też Shiva, na którego mnie zdecydowanie nie stać. Znaczy ja wiem, że na część rzeczy będzie mnie stać, jeżeli wezmę i po prostu... ile pograniduję plus zmienię poziom trudności. Zdaję sobie sprawę, żeby nie było.
Jeżeli zapytasz się, czy nie używam Likalma, to moja odpowiedź będzie, bo nie mam Likalma. Mogę powiedzieć, że to nie jest coś do walki z botem. Zapisz. Nie no, zauważyłem, że SMT4 Apocalyptic miłe informuje gracza, kiedy jest jakaś walka z bossem nadchodząca. A to, że ostatnio miałem sytuację, w której gierka mi kaszowała po jakimś 3 godzinach grindu, to zupełnie inna sprawa. Mogę powiedzieć, że dostanę jakiś punkt leczenia przed następnym bossem, bo chyba mnie pokurwie, jak tego mi nie dadzą. Znaczy, żeby nie było, jak mówię 3 godziny grindu, to mam na myśli 3 godziny in-game grindu, to biorąc pod uwagę, że istnieje bardzo intensywny tutboing, to nie jest aż straszne. Szósty, czyli to jeszcze nie koniec. Doskonale. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Wiem za to, że chcę z powrotem wrzucić demony, które potrzebują ekspa. Amaterasu ma, Sulp ma, Wanklong ma. O, Shiwang mu chyba. Shiwang miała Tisadium? Myślę, że ona miała Tisadium, ale też głowy sobie wcześniej dam. Na wypadek, jakby ktoś mnie atakował, to wolę mieć po prostu te demony, które potrzebują ekspa, żeby dać mi potencjalnie skilla. Mamy już wystarczająco tych wspaniałych rzeczy. Czy to jest zbyt pionowe, czy to można wejść? Można wejść, nice. To póki co wydaje się dużo łatwiejszy do ogarnięcia layout niż ten poprzedni. Większym problemem jest to, że... O mój święty Boże, co to za holda, nordycka. O mój Boże, oni nie są podatni na to? Na co wy jesteście podatni? Ok. Na statusy? I na ogień, ok. Jak to działa Blank Bullet? Tak nie są, nie? Statusy i ogień, powiadacie, to to Titanium chyba. O Boże, oni wolno idą. Głowne działało ok, więc Heaven's Bowl niech poleci. Znaczy to wciąż idzie wolno, ale lepiej niż przy innych próbach. Więc nie jest źle. Demonico już teraz mana nie będzie miał. Magidol Maon. Nice. Not nice. The opposite of nice. No dobrze. Lecimy dalej. Nie, to czemu schody są takie ogromne? Jeżeli chodzi o HP przynajmniej. Demonika nie ma many, by the way. Na sensowne używanie tki dalej. Jeszcze jednego bankuleta może im sprzedać, ale to tyle. Znaczy domyślam się, że przynajmniej będzie z tego dużo ekspa, ale... Z ciekawości, czy pokaże mi w analizie ile oni mają ataków? Nie. Myślałem, że może pokaże. Kunę! Okej, Mediama, z tym paku mi się przyda. Makakata się przyda, jeżeli przyjdzie jeszcze jedna holda, a mam nadzieję, że tego nie zrobi. XDD. Dosłownie czego człowiek się spodziewał. I expected nothing. And I am still let down. Zaraz walę tego demonika starty chyba. Z czystej potrzeby. Uh,
Kto miał ogień? A wtedy jeszcze zobaczę Samaela, bo on ma swojego własnego skilla Almighty. Bo to jest Civil Almighty damage, ile to zdaje. A całkiem sporo. O Boże, oni jeszcze żyją? Czemu się buffujesz? Mogłeś się pewnie dobić z Tulagi Dajem, bo coś. O mój Boże. To się źle skończy. Okej, to się nie skończy aż tak źle. Gdzie to jest? Nice. Dużo ekspa. Kama się uczy te kundy, niech będzie. Czego się sama uczy? Sama się uczy dopingu. Z braku laku. I z nami się jeszcze niczego nie uczy, ty się niczego nie uczysz, rozumiem. Czym są holdy? Tym co widać, czyli po prostu holdą demonów. Holdy wyróżniają się tym, że mają zasadniczo więcej HP. Nie widać po nich, że schodzi im HP, bo część hold odpada, mają parę ataków zamiast jednego na turę. Zależnie od holdy mogą to być, nie wiem, dwa ataki, trzy ataki. Do tej pory chyba maksymalnie trzy widziałem. Ataki fizyczne hold wykonują więcej ataków na raz. Mój święty Boże. Plus tekstywa następca, że jeżeli mamy jakiś atak obszarowy typu Maragi Time, to on będzie trafiał holdy 3 razy. A to zajebiście. Pojebało ich, by the way. Nie, jedynie się powiem wam, że ich w tym momencie popierdoliło. Jeszcze przez to, że jestem chory, to nikt nie wydaje. Tacy kurwa jesteście mądrzy? No dobrze. Też umiem w statusy chuje. To byście sobie nie myśleli, że jesteście wyjątkowi coś? Great Lodos? Jedyne, który się zdaje, jest następne obrażenia. Hej. Trochę tak. Ten dyrektor mam wrażenie, że nie do końca jest mi potrzebny, ale zaraz zmienię zdanie. Sama rzucił bad wyryw. A ja wciąż nie zdaję obrażeń, by the way. No dobra. Zaraz poziom wpadnie, tylko to widzę. Ja tylko potrzebuję... Wciąż nie mam nikogo z posu Moody. Przysięgam, że zaraz naprawdę spróbuję tutaj demona, tak jak miałem personę w Persona 2. Pytanie od tego. Przedmiot. Czy jest to jakikolwiek dobry przedmiot? Nie chcę. A, z braku laku. Złe to nie jest. Mam po cichu nadzieję, że znajdę tutaj gdzieś statyjkę do leczenia. A jak nie, to najwyżej się będę intensywnie leczył przedmiotami na ten. Time's nearly upon us. Listen up, kid. Aha. We're deep inside the cosmic egg now. Krishna and Flynn. Nie odupiłem się, nie zapisując w tym momencie, prawda? Soon the full moon will rise. There isn't much time left. I need to know, kid. What do you plan to do about the cosmic egg? Will you destroy it and maintain the status quo? Or wield its power?
and forge a new universe founded upon freedom. Two paths, one choice. Mogę się dobić doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć. Enough of this, Dogda. The cosmic egg must be destroyed. Eggnog. That's your solution, mother. This world. Nie mów mi, jak mam żyć, mamo! And just as many different world views. We need to embrace that diversity for the betterment of all life. Only then can humans search for answers where there might otherwise be, and foster their own growth and development. Finding their own answers, huh? Well, can't say I disagree with that. Trouble is, everything else you've said is utter nonsense. Huh. Embrace the diversity of the deities. Each single idea of theirs is itself toxic. Such narrow-minded views need to be eradicated. I oczywiście ty jesteś pod tym względem wyjątkowy, tak dalej. Can only be made possible by casting away their imperfect selves. You want humans to become gods. Do you have any idea what that would mean? Gods is just a word, mother. Point is, humans must become more than humans. Ludzie muszą przestać być ludźmi. Whatever word you use, the important thing is that humans answer only to themselves. That they find a future governed by their own free will, as one with the universe. This evolution, this true freedom, it is my gift to humanity. But first, I must erase the deities of old and tear down this broken, aging universe. Your proposed new world would change what it means to be human. Do you not see that their relationship to others tak zabije lepiej. Mamo, nie denerwuj się. Donna was right. I'm half demon, but I'll never stop being human. Regrettably, I agree with Hallelujah. A tam regrettably exist for the people, for the sake of others. I simply cannot fathom how the existence of others would lead to one's ruin. I couldn't have put it better myself, brother, even though I was just about to. Yeah? Da? To zajebicie, nawet. What are you accusing me of? To było bardzo dosłownie takie, a to zajebiście. What about you? What do you think after all this time with us? Wasn't it rewarding to have each other's backs? Dogda's scheme ignores how important, how meaningful friends can be. Plan Dogdy ignoruje moc przyjaźni, kurde, w każdą chwilę staje się coraz bardziej kuszący. Even just one small part of you treasures any of that, then let's stop Dogda. As Dogda said, we are not perfect, but we came this far. Is it not because we helped one another? Dajesz? Nie. Chyba. Może. Nie wiem. I want to become strong with you. Znaczy, najgorsze jest to, że ekipa, którą mamy w Apokalips, naprawdę nie motywuje do tego, żeby obrać ich stronę. Ale Dagda też nie aż tak bardzo. Have you forgotten what existence once meant for us, mother? To be the rolling wind itself, to be the rain falling upon the earth. Look at us now. Pure nature, forced to become Dogda and Danu. We changed because humanity gained new understanding. Is that? O mój Boże, zdobyliśmy insight? That doesn't matter, mother. This is about how far we've wandered from what we were. Tak naprawdę wkroczyliśmy świat Bloodborne. The understanding granted humanity is what locked us in these god-shaped shells. The longer we stay like this, the further we get from the essence of what we were. We masz wybór między neutral peace albo neutral anarchy. Oh, baby. I understand how you feel, son. Truly. But I cannot allow you to do this. And if you will not change your mind, I have no choice but to stop you myself.
Can you really not live without others, kid? Can you not fend for yourself? No. You have a hidden strength. The power to find a path where none exists. Odpowiadając na pytanie, gdy opcja się bardziej z perspektywy gameplayowej, z tego co wiem, wersja Dark jest dużo bardziej upierdliwa. Z oczywistych powodów. Czy mogę przemyśleć to? Właśnie zastanawiam się, czy mogę zapisać. O no moment, to mam telefon. Na pewno nie jest tak, że jak wezmę Take Time to Thinking, to wszyscy na mnie wpływy, prawda? Not much time left, kid. Figure out what you wanna do quick, then get back here. Got it? Okej. Domyślam się, że od razu po tym będzie jakaś walka, więc chciałbym znaleźć punkt leczący. Ja tylko chcę się uleczyć. Ścieżka pisty pewnie bardzo krótka jest, czy ja wiem. Znaczy, powiem szczerze, nie wiem dosłownie, więc ciężko nic stwierdzić.
Ale z tego co kojarzę, to ona jest specjalnie... Chyba nie. Nie wiem ile mieczek zostało, tak do bicia. To ktoś bardziej obeznany by się musiał powiedzieć. Na co ona jest podatna? Czy ty z nimi tu nie ma osobowości? Jap, ze osobowości doskonale. To jest zawsze bardzo przyjemne widok, to jest ona. Samennik się różni, ale długo się wychodzi tak samo. Ha. To ciekawe. Ale powiem szczerze, ja nie wiem o Apokalipsie na tyle dużo, żeby wiedzieć, czy to oznacza, że zostało mi dużo, wie, czy niewiele. A propos. Okej, to były ładne pudła. To za to nie było ładne. Jeszcze troszkę zostało doskonale. Sztalagit monitor. Nikt się wcześniej nie wkażył, więc chciałbym wiedzieć, że to twój internet. Aczkolwiek mój internet dzisiaj też świdował trochę. Więc nie dziwię się, jeżeli to się ze Simem. Tak twierdzi, że u niego nie ma lagu, więc ja bym wie, że się nie myli. Weź wyrzuć może... Wiadomo. To jest skrzynka. Czy ja się będę musiał cofać do jakiejś innej lokacji, żeby znaleźć punkt leczący? Bo tak to wygląda póki co. Miałem nadzieję, że tutaj będzie tylko mamy boss. Znaczy wierzę, że mamy bossa, że to nie jest tak, że tylko ten. Że tylko się opowiadamy, a potem jest coś dalej. Boję się tam wchodzić, jeżeli nie mam wyleczonego palta, niech tej konsumabli zużywać. Przecież z tego co widzę, chyba będę musiał. ...5800 HP na jedną holdę. Matko jedyna. Oni są na ogień i na elektryczność podatni, tego co widziałem. To też mamy Magic Tank, ty masz Magic Tank. Dobra. Proszę cię. A Malowi też już się ma na końcu, to by to dobrze nie było. Byłem właśnie, to minęło. Dagda każe mi się powiedzieć, po której stronie, tak w dużym skrócie. I ja stwierdziłem, że z moim obecnym palty nie czuję się komfortowo opowiadać się po którejkolwiek ze stron, więc idę szukać punktu leczniczego. I oczywiście, yep. I want to fucking die. Samelu, Samelu. Kto ma? Masz Agitain, Agitain. Ktoś kto ma obszar ruchownictwo elektryczną. Waski miał chyba Maziodain, nie? Waski zapraszam do zabawy. Nie jestem pewien, czy nadal ich zabić te tura. Może? Powinienem. Trzecia? Nie, już bez trzeciej. A psu, czego się uczysz? Smile Church. Gdyby Smile Church działał na kogoś, to bym się dużo bardziej cieszył. Cześć Marcin, witam. Dobra, czyli chyba muszę zejść piętro niżej.
A jak piętro niżej, to mogę z tego niedobrze skorzystać. I wyjść i się wyleczyć. A gdzie będzie najszybciej? To jest mój odwieczny problem. Gdzie jest najszybciej, jeżeli chodzi o te... o ogarnięcie leczenia? Chyba w Ueno. Bo zawsze się łapię, że próbuję iść do Kasumi Gaseki. Najchętniej ze rzadkich shadowów. Rzadkie shadowy są do ubijania. Są jedną fajną mechaniką, której jeszcze nie masz. Kropka. Czy wiedziałeś, że w pewnym momencie, gdy zaczynają się pojawiać się rzadkie pepe, które drainują dosłownie każdy żywioł? Ale dopiero czysta zabawa. What's your pleasure? Hey. A, w sumie, po coś mam te turbo. Turbo zostało przewidziane właśnie na tego typu sytuacje. Kiedy trzeba zwyczajnie przebiec. Jestem tu, chcę wracać do Jauja. Góry i tu muszę uważać, żeby się ktoś nie wjebać. Ja tylko chcę przebiec. Ja tu tylko biegam. Nie miałem z nimi to. Znaczy z nimi to nie jest tak, że się ma z nimi jakiś wielki problem, tylko to jest bardziej kwestia tego, że one bardzo lubią trollować gracza, jeżeli chodzi o to, czy akurat trafił, czy nie. A zazwyczaj jednym z lepszych sposobów na pobicie ich jest najzwyczajniej w świecie krytowanie, nie load na litość boską. Zapisz, palty zmień. Jeszcze jakieś 17 rzeczy. Dobra, atakuj. Gabi, wskakuj. Ktoś Warcry'a. Ty masz. Okej, czy jeszcze raz. No może później tak. Cześć, Dagda. Zniszczmy kosmiczne jałio. You hear that, Dogda? He won't abandon his humanity. Co ja do tej pory się zastanawiam, co podtrzymuje Dagdę, żeby postanowić wciąż kontrolową? Tak jak robił to do tej pory? Is this what you really want? Yeah, he's sticking with this universe, with us. Ask all you want, it won't change a thing. Ależ oni wszyscy są uśmiechnięci. Dostaliśmy smalcza Jazz Automatu. Ależ wkurwiany. Nope. Very well then. The power I gave you, your very life, I'll take it all back. Ale to było do przewidzenia. No! A to nie jesteś człowiekiem? What it means to betray me while you stare into the cold abyss of death. Przypominam, że Dagda w pewnym sensie nas uratował. Hey, are you well? You're looking rather pale. It would seem Dogda is no longer supplying you with his power. Oj, nagle wrócimy do naszego stanu bycia martwym? Nie możemy kontrolować naszych demonów za dobrze bez mocy Dagdy. Drogą przywoływania demonów też dobrze nie działa. To jest źle.
There's no way he'll survive like this. Ta? Pierdolisz. Isn't there something we can do? Please keep him occupied. I will take care of this. Znaczy, to nie jest nawet czwórka, to jest czwórka, okej. Fajnie sobie o tym. We'll be by your side until the end. Yeah, we're not about to let you die. Spoiler, pozwolą mi umrzeć. I can't imagine what you're planning, but I do know that your efforts will be futile. If nothing else, I would have you die quickly, so that it is painless. For Flynn! Za Flynna. Ja mogę tylko wejść, tak? Gdzie właściwie? To jest ten te cztery apokalipsy. Chyba mówisz o piąte. O kurwa, ale damage. Holy shit. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. O mój Boże, jeden kryl. Nie no, ale... Czek. Czy w czwórce? W czwórce szkoły nie było. W oryginalnej chyba. Kolegowie, będę żygo krwią! Lubię wtedy tak, że ma trochę wyjebane na to, co robimy. Pytanie to... What? Oh no. Co Danu ma w planach? Podaj mi na Candy. Ja żyję. Ja wciąż żyję. Pamiętam dwóch gości mundurka, kiedy miał takie puszyste cienne włoski, Damian, a drugi też ala Mondołada. To masz na myśli ten też teraz, ale nigdy nie myślałem o tym jako o szkole. Ale teraz jak tak postawiłeś sprawę, to I guess. No. To jest dosłownie takie... Nie, nie wydaje mi się. No, I don't think I will. Czy mogę pokazać? W tej chwili nie mogę chyba, bo nie da się zmieniać. Oj, mate. Czy ja mu muszę jakoś najebać, czy po prostu przeżyć gdzieś tu? Thanks to your efforts, the preparations are now complete. You've done well. Taking Inanna's powers into myself granted me new abilities. Tak, czy możesz mnie przesić? This allows me to create Dogda anew. O! What? Mother, no! No mother should have. Kiedy zjebałeś tak bardzo, że twoja matka stwierdziła, że urodzi się na nowo? Please bear in mind, as the Mother Goddess and Earth Goddess, it is my duty to shoulder such burdens. Mamo, nie! I kneel, powiedział Dagda.
To nie wygląda, jakby się udało. Mother, thank you for creating me. Monka. As High King of the Tuatha De, I will strive to bring prosperity to humankind. Nie takie ciebie kojarzę. My reborn son. Free him. Yes. I know what I must do. I will grant you power. Just as my original self did. Well, to rozwiązuje sporo naszych problemów. But I will leave your will intact. Do as you please with the power. Aww. I would ask, however, that as a god slayer you eliminate the older Dogda, who remains single-minded. To bardzo miłe. Damn. That's my replacement. A weakling who depends on others. Twój stary Dagda. Mamy teraz dwóch Dagdów. Taka o co chodzi. Czego nie rozumiesz? Głupie pytanie. Buffy nie przychodzą. God damn it. Dagda i Dagda, kto no Dagda? To jest dokładnie to, na co tak długo praca. O kurwa, nie wyleczyłem się. Od czego są te przedmioty? Przestań ssać, Dagda. Okej, okay, to chyba wolę, żebyś ssał. Dobra, innym problemem jest to, że on zdaje się odporny na rodzaj obu rzeczy. Bo do tej pory, jak go strzelałem magią, to nic tutaj z tego nie robił. I nie wiem, że to kwestia, że byliśmy w kiepskim stanie. Ale łatwo sprawdzić. Nie, on wciąż jest odporny na magię. Shit. Chyba jesteśmy w dupie. Przestań się buffować. Nie pozwoli nie ci używać Laser Candy. Laser Candy jest tylko dla gracza. Stop. Stach. Ja mi to stach. Okej, czyli jest podatny na mu do Hamę. Oh no, anyway. No. He simply chose a path he could share with his friends. How inane. Are you so certain what you want lies at the end of this path? If so, prove it to me, kid. Słuchaj, ja ci mogę to po prostu pokazać. Nie musimy się bić o to, o kurwa. What do you mean by greatly? Papa! Oh, good fucking god. Najgorsze jest to, że ja się spodziewam, że on zaraz po prostu każdorowo stwierdzi, a weź spierdalaj i rzuć mi dekarze. I ja wtedy wyłączę grę. Mam już kursor na ekran na X. Znaczy co? Chyba nie ma tragedii. On nie może być podatny na light, prawda? Well then. Wstaw tak zwane to nie może być. Kto mi
Romeo. Proszę, ma highlight te Rome. Content Light czy Judgment Light? Content Light. Oh baby. Czy Seosza umrze? Nie. Ale jakoś specjalnie daleko nie był. No dobrze. Porozmawiajmy, przyjacielu. Oh god! Damn it. Come now. Zaraz nie używasz te taka no, I swear. No Jezu! Au. Nie, jest plus 3, a o co chodzi? A nie, mam dekada stone'u, fajnie. Mam dekada stone'u. Ktoś jeszcze u mnie ma Lightboga? Wydaje mi się, że nie, ale sprawdzić nie też chodzi. Ty masz Bahamon, to nie do końca optymalna opcja. A ma teraz mamy Diarachan potencjalnie. Zawsze mnie przeraża, jak szybko w tej grze mogło się kończyć te mana, dokładnie to chciałem powiedzieć. Good talk. Bardzo dobra gadka z mojej strony. Demonicho nie, Hero? Nie. Skadi nie żyje, Tenkai nie. Przyłożę ciebie. Zawsze to Medialahan. On jest na minus 2. Czas naprawić. A wiesz co? Już dopinguje się. Mam nadzieję, że przeżyję. Czyli tutaj, no Boże, on mi manes się. Niedobrze. Nikt tu mnie nie ma przedmiotów na leczenie, więc. Tak, mi, I guess. Trochę many. Trochę Medialahanów. Błagam, traf. Nice. Trzeba wracać do Sori, nie powiedziałem tego ja na pewno. Po tym, co dzisiaj widziałem. Sevik mnie zniszczył mentalnie. Falcon Punch. Denial. Posłuchaj mnie. Fuju. No widzisz, ja też mam plan sporządzony, tylko u mnie wykonanie zawodzi. To jest ten problem.
Leave it to me. Are you ready? Bo jak próbowałem wykonywać swój plan, to bardzo intensywnie się wypierdalałem na każdym kroku. Indigo, to znaczy, że twój plan jest chujowy. Nice. Dobra, porozmawiajmy, kolego. Jezu, ta mana mnie tak boli, Jezu. To jest przerażające trochę. W sensie to, jak szybko mi się kończy. Czy ja mam na skowych manę? Na Concentrate ma Hama on potencjalnie, ale to tylko tyle. Nie wiem, czy nie byłoby mi swapnąć. To jest fajne, bo oczywiście, że nie. Ja wiem, że jest jeszcze przynajmniej dwóch bossów. Podkreślam, przynajmniej dwóch bossów. A podejrzewam, że jest ich dużo więcej. Żegnaj, Dagda. Będziemy się dobrze wspominać. Kali dostała poziom, Vasky dostał Ice Age. Ice Age chyba jest lepszy niż Glacial Blast. Albo mogę go wziąć zaraz z Poison Breath'a i mieć dwie umiejętności podobne i nie porównywać. Też jest opcja. F-ki na czacie dla dobrego bracha Dagdy. Żegnaj, Dagdo. Będę tęsknił. Ta maska daje zdecydowanie za dużo komizmu do tej sytuacji. Czym jest Ayuken Power? Sanctum is under spirit to all attacks, powiadacie? Well! Kim, że ja jestem, żeby odmówić? Dagda, my reborn son, please return to life the souls trapped within the cosmic egg. Without them, the cosmic egg cannot hatch. Halting the new universe from being made. Him before Dagda. I understand. Ale ja nie mogę. You can do that? Of course. I'm Dagda, the most powerful of the two of the day. Wyobraźcie sobie, żeby on cały czas chciał nam po prostu pomagać. Ażby to było dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. The lights carrying the souls back to their physical bodies. Everyone fed to Shaysha should be returned to life. Does that mean you can bring back your friend? Yes, I can bring her back. I can. Never said I will. Just kidding. Cześć, Asahi.
Oh, Asahi, you've come back. Właśnie, bo my przecież tutaj przyszliśmy po Asahi, a nie po to, żeby ratować świat. Zapomniałem już kompletnie o tym. Zapomniałem, że Asahi istnieje. Znaczy to? What are you apologizing for? You saved his life. Stand a little taller. Thanks. That makes me feel better. Yo, pamiętam Isabel, Isabey. Giving up my life for you, Nanashi. Felt like a weight had lifted from me. Like I didn't have to worry anymore. I know I'm not as strong. Bo dosłownie przestałaś żyć, to dlatego? I was constantly worried that I had no business being around the likes of you. I was afraid I was holding you all back. Hey, don't worry about. But I do. I can't help it. That's why. O, nie martw się, łatwo powiedzieć. After I died, I had no. Nawet nie wiedziałem, że umarła. Tak bardzo widać, jak jej brakowało, ej. I know you cannot see me, but I'm going to say it anyway. You've put yourself down many times. Maybe for that, Asahi już go widzi, bo wróciła ze światu. Wait for it. Halo? 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 Sure, some may say czemu, that they would die for a friend. Osoba, na telefonie? Yet, how many would actually do it? You may not be as strong as the others in battle, but your selflessness knows no bounds. Of that, I'm certain. My voice may not. Czy to mądro ty, co kiedy mówiłeś? Ta gaduje, że tak. Spadł tutaj nie jest aż tak widoczny, ale tak, to jest ten sam nawar. Actually. I can see you now, Ghostface. Ajej. What? Nawar próbuje mój sens tylko wtedy, kiedy myśli, że go nie słychać. Czy Gaston był w ogóle w oryginalnej czwórce? A mi to są bracia, żeby nie było, więc na pewno są podobni do siebie. Stop being so hard on yourself, Asahi. I really need to get it together, huh? Look. To dawno było. I know that. I'll probably get in the way sometimes, like usual. But I'll always try my best. I just want to be with you all again. Nie, tym razem przynajmniej nie ma żadnego Dagdy, który będzie nas sabotował, żebyśmy wyzwali największych spierdoleńców wszechczasów. It's good to be home. Wee. Masz tylko 12 poziomów za nisko, ale nic nie szkodzi. Czemu ona nie może dostać Mediarehanu? Albo dopingu. Czemu ona w ogóle na 80 poziomie ma Die, Patre, Medie? Wyobraź sobie, żeby jeszcze tak bezczelnie tego używała? Nie. Alright. How long you gonna stay here, kid? This egg isn't going to hatch anymore, but there's still work to do. Dog does right. There are still loose ends. Demetrianus po tym seczem? Wiem, ale... Save Flynn. Destroy this damn egg. Wciąż okropnie to wygląda. We've got our work cut out for us. Yes. Let us end this. Once and for all. Imbifor, nie, nie masz możliwości zapisania. Ej, możemy dać continue. Ale by chcę lepiej spodobić. Lepiej chcę zapisać. A inaczej sobie tutaj skończymy. Wiem, że nie ma jakoś specjalnie dużo progresu, ale obwiniam bardzo dużą ilość fabuły, która się działa o to, że nie było dzisiaj dużo progresu. Bardziej niż cokolwiek innego. Jakaś połowa dzisiejszego streama była przegadana przez fabułę, I swear. Nie, to chciałem, by the way. Chciałem wyjść zapisać. W jakimś miejscu, gdzie mogę się wyleczyć. Było fajnie, znaki zapytania, rozumiem, rozumiem. Czyli to jest takie subtelne, nie było fajnie, ale coś napiszę, żeby dobrze zabrzmiało. No, ten, okej, okay, zacząłem o 18 streama. Więc taki, powiedzmy, standardowy dwugodzinny stream dzisiaj wyjdzie. A także ten, na dziś to była tyle. Dla tych, którzy nie byli wczoraj, to przy okazji przypomnę, że w poniedziałek jednak mojego Mega Mana Zero nie będzie. Bo jestem nawiedzany przez rodzinkę.
a w środę manie MSZ powinno być. A dziś to było tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.